Nie mam dzieci, nie znaczy, że coś ze mną jest nie tak, albo że nie mam narzeczonego czy męża, też nie znaczy, że coś ze mną jest nie tak. I też to jest, ja też nie uważam tego, że to jest jakiś jedyny sukces w życiu. Tak, mam takie, jakieś takie komentarze, o Marcele, miał super duży sukces. No jest jakby, sukcesem jest to, że jestem zakochana ze wzajemnością, że umiem kochać i że w ogóle to jakby doznałam jeszcze tych emocji w tym życiu, więc bardzo się z tego cieszę i przede wszystkim tym chciałabym się jakby też dzielić, nie? Że po prostu miłość tutaj jednak jest czymś najważniejszym, a przez wiele lat miałam coś takiego, że no powiem to szczerze, że nie do końca kochałam siebie. Będąc tam gdzieś modelką, jak miałam 14 lat, to zawsze gdzieś słyszałam o swoich jakichś, to nie powinnaś być taka, powinnaś tu mieć większy, mniejszy, tu chudsza, więc później tak naprawdę przez tyle lat gdzieś tam w głowie miałam taki, że jestem nieidealna i to poczucie wartości budowałam na przestrzeni no lat, no i tak naprawdę dopiero po 30 rokiem życia gdzieś zbudowałam je na tyle, żeby móc siebie pokochać. Później ta miłość do partnera też przyszła, do tego, żeby w ogóle zaufać sobie, później zaufać tej drugiej.